Nowaki z kabaretonem goszczą w Opolu po raz drugi i Nowaki zawsze w Opolu czują się świetnie. A co Nowaki na kabareton przygotowały? Bo tak słyszałem tutaj w kuluarach, że wszyscy mówią, kurczę, same premiery i to takie premiery premier, których jeszcze wcześniej nikt nie widział, nikt nie słyszał. Faktycznie Nowaki też mają taką bombę? Tak, mamy taką bombę i nie wiemy, jak ona wybuchnie. I właśnie to jest właśnie takie troszeczkę ryzykowne, ale też takie z takim dreszczykiem, że sketch, który pokazuje się po raz pierwszy, więc nie wiemy do końca, jak publiczność się zareaguje, ale jesteśmy dobrej myśli. Pytanie takie o nurt kabaretowy, jeśli chodzi o nasz kraj, bo Nowaki nie trzymają się jakiejś specjalnej konwencji. Nowaki lubią sobie czasem trochę abstrakcyjnego humoru wrzucić w te skecze. Czy to jest faktycznie tak, że to jest coś, co Was oznacza, coś, czym umiecie, chcecie umować publiczność? Myślę, że to jest to, w czym czujemy się dobrze. Bo przede wszystkim to, w czym my się czujemy dobrze, jest przekonujące dla naszej publiczności. I myślę, że no właśnie jesteśmy tacy nieosadzeni jeszcze w jakimś konkretnym. Jest to naszą mocną stroną, mi się wydaje, bo nie jesteśmy jakoś tak zaszufladkowani. I to pozwala nam robić takie różne fajne ruchy, śmieszne rzeczy. I myślę, że tak, że fajnie. Tak. Że dobrze, żeby taki stan jeszcze potrwał długo.